Cześć, witam Cię bardzo, bardzo cieplutko. Zapraszam Cię na kolejną dawkę matematyki na kanale Matematyka 500+, czyli matematyka dla osób, które chcą zdawać maturę rozszerzoną z matematyki. Zapraszam gorąco. W te zimowe dni zajmiemy się być może prostym tematem. No bo temat mojego spotkania, które przewidziałam na dzisiaj, to równania i nierówności. Aczkolwiek taki prosty temat to nie dla wszystkich bywa dobrze zrozumiany. Dzisiaj zwrócę uwagę na to, co jest ważne przy rozwiązywaniu równań i nierówności. Zrobię też z Tobą przykład równania bądź nierówności, w której występuje zadanie dowodowe, zadanie na wykazywanie. Powtórzę przy okazji wartość bezwzględną. Jak również nauczę Cię pewnego schematu rozwiązywania tych równań nierówności, chociażby w przypadku równania z pierwiastkiem. A więc zapraszam gorąco. Mam nadzieję, że po oglądnięciu tego materiału będziesz mógł w stanie samodzielnie rozwiązywać równania czy też nierówności z pierwiastkiem, z wartością bezwzględną, wykazywać proste nierówności. Nabierzesz takiej wprawy. I mam nadzieję, że te przykłady, które przygotowałam, pokażą Ci, że to naprawdę da się zrobić i przy dobrej woli każdego z Was osiągniesz sukces. Ja właśnie tego sukcesu Tobie życzę, więc ucz się ze mną. Zadanie numer 1. Wiemy, że x dodać y równa się a oraz x kwadrat dodać y kwadrat równa się b. Udowodnij, że x do potęgi trzeciej dodać y do potęgi trzeciej równa się 1 druga a i to pomnożone przez w nawiasie 3b minus a kwadrat. Jest to zadanie dowodowe, tak na początek dowód, ale mam nadzieję, że taki trudny dla nas to nie będzie. I specjalnie nie wypisałam tutaj treści, bo chcę, żebyśmy razem wspólnie zbudowali założenie, tezę i dowód. Tak jak powinno wyglądać zadanie na wykazywanie. Zatem, takie zadanie składa się zawsze z trzech etapów. Pierwszy etap to jest wypisanie założenia, czyli, przypominam, to jest to, co jest dane w treści, dane w zadaniu. U nas dane jest, że x plus y to a. I jeszcze, tak, że x kwadrat, możemy po przecinku napisać, dodać y kwadrat, to się równa b. Natomiast udowodnij, że... I to, co mamy udowodnić, to jest teza. Dlatego pod spodem piszemy tezę i ja tę tezę przepiszę. X do potęgi trzeciej dodać y do potęgi trzeciej, to się równa 1 druga a, pomnożone w nawiasie przez 3b minus a do kwadratu. No i oczywiście dowód. Przypominam, mamy dwa rodzaje dowodzenia. Dowód wprost, dowód nie wprost. Ja na tym spotkaniu, tej dzisiejszej lekcji, będę chciała i zwrócić uwagę na dowód wprost i dowód nie wprost. Dowód wprost, przypominam, polega na tym, że dowodzimy dokładnie tej tezy, którą tu mamy zapisaną. Najczęściej wychodzimy z lewej strony, dochodzimy do prawej, czy też wychodzimy z prawej, dochodzimy do lewej. Myślę, że pierwsze, co nasuwa nam się od razu, to zapisać w dowodzie jedną stronę. Myślę, że zapiszemy stronę lewą, ze względu na to, że widząc x do trzeciej dodać y do trzeciej, myślimy, czy to się da jakoś inaczej przekształcić, prawda? I przekształcając, mamy dojść do takiej prawej strony naszej tezy. No to tak, pierwsze co uczeń, widząc coś takiego, powinien skojarzyć, że był taki wzór skróconego mnożenia na a do trzeciej dodać b do trzeciej. Ja przypomnę ten wzór, a do trzeciej dodać b do trzeciej. To jest iloczyn. A dodać b w jednym nawiasie, a w drugim a kwadrat minus ab plus b kwadrat. No to spróbujmy rozwinąć ten wzór według tego wzoru skróconego mnożenia, prawda? Czyli mamy tak, w jednym nawiasie x dodać y, bo moim a to x, moim b to y, a w drugim nawiasie będzie zgodnie ze wzorem x kwadrat minus xy dodać y kwadrat. To się równa, czyli cały czas, popatrz, ja mogę to dopisać, że to jest moja lewa strona, czyli ja wychodzę z lewej strony, przekształcam i chcę dojść do prawej. No zobaczymy, kiedy mi się to uda. Tak, popatrzmy, czy coś możemy już podstawić. X plus y. Czy czasem w założeniu, bo z założenia korzystać możemy oczywiście, bo to jest tak jakby dane w zadaniu, x plus y, popatrz, wynosi a. No to ja tutaj mogę napisać a. Dalej, x kwadrat plus y kwadrat, to jak ja to połączę z tym, to mogę podstawić b.
No to spróbujmy. Czyli tak, na początek będzie A. Teraz otwieram nawias. X kwadrat plus Y kwadrat to będzie B minus, no niestety XY, tak na pierwszy rzut oka, nie da się z tym nic zrobić, czyli przepisujemy. No i teraz popatrz, dobrnęliśmy do takiego momentu i musimy jakoś to X razy Y z czegoś wyznaczyć, żeby móc to tutaj podstawić. No więc spróbujmy. No, popatrzmy na nasze założenie. To założenie z tym założeniem troszkę jest podobne, bo tu jest samo x plus y, a to jest x, tu jest x kwadrat plus y kwadrat. Więc ja przepiszę może to założenie, ale to tak pod spodem przepiszę, bo na pewno będę chciała to tak przekształcić, żeby wyliczyć x, y i tu podstawić. Zatem, jakby to dopełnić do wzoru skróconego mnożenia, po to, żeby zwinąć i żeby powstało nam takie x plus y, byłoby super, prawda? Więc spróbujmy. Czyli ja to dopełniam do wzoru skróconego mnożenia. Popatrz, co robię. X kwadrat plus y kwadrat. Teraz mam zrobić plus 2xy, bo chcę mieć ten prosty taki wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy, ale muszę od razu minus 2xy i to się równa b. No bo wiesz, ta równość musi być tej tożsama. No i teraz mogę teraz zauważyć, że to jest wzór skróconego mnożenia. Myślę, że tego wzoru nie muszę wypisywać, bo to jest ten prostszy wzór na kwadrat sumy, czyli to będzie x plus y do kwadratu, a że kolejność jest inna, dodawanie jest przemienne, nie ma problemu. Minus 2xy równa się b. Popatrz, teraz za x plus y mogę podstawić a. Oczywiście mogę podstawić a, no bo mam w założeniu podane, że x plus y to a. No to spróbujmy, dalej tu będziemy przekształcać, czyli a do kwadratu minus 2xy równa się b. No to jak widzisz, potrzeba nam wyliczyć z tego xy. Czyli myślę, że a kwadrat zostawimy, to b przerzucimy, czyli minus b równa się, a to minus 2xy przerzucę, będzie 2xy. Podzielę oczywiście obustronnie przez 2, bo chcę mieć samo xy i będę miała tak, jak podzielę przez 2, to mogę to zapisać w postaci nad 2, a mogę to zapisać w postaci 1 druga. Może będziemy pisać 1 druga a kwadrat minus 1 druga b i to się równa xy. Czyli takie moje przekształcenie z zastosowaniem zarówno założenia pierwszego, jak i drugiego pozwoliło mi wyciągnąć takie wnioski, że moje x razy y to jest 1 druga a kwadrat minus 1 druga b. No to spróbuję to teraz tu podstawić. Czyli to się równa a, otwieram nawias, b minus i teraz będę tutaj podstawiała, czyli 1 druga a do kwadratu i mamy minus i jeszcze raz minus, czyli plus 1 druga b. To się równa. Oczywiście, że jeszcze nie otrzymałam tego, co tutaj jest w tezie dokładnie, ale to jest tylko kwestia przekształcenia. Myślę, że zrobimy sobie w ten sposób, że może pomnożymy najpierw przez to a, żeby lepiej było widać. Może tutaj będę pisała, czyli tak. A razy b minus 1 druga a do trzeciej. Tutaj mamy a razy a kwadrat a do trzeciej. I plus 1 druga ab. To się równa. Dobrze jest tutaj dodać to, co się da, czyli AB, dodać 1 druga AB, to oczywiście mamy 1 i 1 druga AB, czyli mogę napisać 3 drugie AB minus 1 druga A do trzeciej. Ktoś powie, nie ma sensu to było mnożyć. No można pomnożyć i tak to muszę wyciągnąć przed nawias, tylko ja już teraz wyciągnę przed nawias dokładnie tak, żeby otrzymać tezę. Czyli widzisz, co mam przed wyciągnięte w tezie po prawej stronie? 1 druga A, bo to ja chcę wyciągnąć 1 druga A, żeby mi to konkretnie tezę przypominało. Popatrz, jak zabiorę stąd 1 druga A, to zostanie mi 3 i B. Minus, jak stąd zabiorę 1 druga A, to mi zostanie A do kwadratu. Popatrz, czy mi wyszło dokładnie tak samo? Oczywiście, że mi wyszło tak samo. Wyszła mi prawa strona, co kończy dowód. Tak kończymy, czytam innymi skrótami, ale żeby było zasygnalizowane, że skończyłam w tym miejscu dowód. Czyli wyszłam z lewej strony, doszłam do prawej strony i zrobiłam to za pomocą dowodu wprost. Zadanie numer 2. Rozwiąż równanie. To równanie tak na wygląd troszkę straszy, ono nie wygląda przyjemnie, ale zobaczysz, poradzimy sobie. Pierwiastek i pod nim 2x plus 12 równa się pierwiastek i pod nim x plus pierwiastek z 13. Dodać pierwiastek i pod nim x minus pierwiastek z 13. Mamy rozwiązać takie równanie, które zawiera pierwiastki stopnia drugiego. Jeżeli, zapamiętaj, jeżeli pod pierwiastkiem stopnia drugiego, czy też
innego, ale parzystego występuje niewiadoma, to musisz zacząć takie zadanie z równaniem czy z nierównością od napisania założenia. Dlatego, że pierwiastki stopni parzystych nie istnieją z każdej liczby, więc zaczynamy od napisania założenia. Otóż to, co jest pod tym pierwszym pierwiastkiem drugiego stopnia, czyli to 2x plus 12, musi być liczbą większą lub równą od zera, nie ujemną. Dobrze. I następnie pod tym pierwiastkiem to tak samo dokładnie. Czyli x plus pierwiastek 13 musi być większa lub równa od zera. I pod tym kolejnym pierwiastkiem x minus pierwiastek z 13 musi być większe lub równe od zera. No i teraz to będziemy przekształcać i wyznaczymy część wspólną naszych założeń. Czyli 2x jest większe bądź równe od minus 12. Dzieląc przez 2 mam x większe lub równe od minus 6. Teraz tutaj x jest większe lub równe od minus pierwiastka z 13. A tu jest x większe lub równe od pierwiastka z 13. Biorąc pod uwagę wszystkie te założenia, wyznaczamy część wspólną. Jeżeli potrzebujesz sobie to narysować, to sobie narysuj. Jeżeli nie, popatrz, wszędzie mamy znak większości, wybieramy tą liczbę, która jest największa. No największa jest ta na plusie, czyli pierwiastek z 13, czyli x należy do przedziału z jednej strony domkniętego, z lewej strony, od pierwiastka z 13 do plus nieskończoności. Czyli to jest tak jakby dziedzina naszego równania. Jeżeli masz z tym problem, to jeszcze raz powtarzam, narysuj sobie i wtedy zobaczysz, że dokładnie to będzie naszą częścią wspólną tych założeń, czyli tak jakby naszą dziedziną. Jest to konieczne, gdybyś tego nie napisał, tracisz punkty na maturze, a poza tym może się okazać, że rozwiążesz równanie i jedno z rozwiązań na przykład będzie z tym sprzeczne, więc tak naprawdę źle zrobisz zadanie. Dlatego dziedzina jest kluczowa przy rozwiązywaniu równań i nierówności z pierwiastkami stopni parzystych. No najczęściej dają właśnie pierwiastek stopnia drugiego. Dobrze, no to teraz myślimy sobie, pierwiastków nie za bardzo lubimy, nie, takie wielkie, trzeba się ich jakoś pozbyć. Była metoda, jak się pozbywamy pierwiastków. Skoro po tej lewej stronie jest liczba dodatnia, po prawej stronie jest liczba dodatnia, to ja to mogę podnieść obustronnie do potęgi drugiej. Po co? Po to, żeby pozbyć się pierwiastka po jednej stronie, no po drugiej zobaczymy, co nam wyjdzie, prawda? No pierwsze to na pewno to podniesiemy, ja to zapiszę na razie, czyli lewa strona do kwadratu równa się prawa strona. Niektórzy po prostu nie lubią tak tego przepisywać, no ale niestety nie ma wyjścia i to do kwadratu. Można oczywiście zrobić linijkę szybciej, bo od razu podnosić, ale ja to specjalnie chciałam tutaj tak troszkę wolniej. Czyli teraz tak, potęga z kwadratem może się skrócić i tutaj nie potrzebujemy wartości bezwzględnej pisać, dlatego że napisaliśmy założenie, że 2x plus 12 musi być liczbą nieujemną. Czyli jak ja skasuję pierwiastek z potęgą, zostanie mi po prostu 2x plus 12. To się równa. Teraz tutaj, niestety, moi drogi, ze względu na to, że w środku jest plus i za nawiasem jest kwadrat, muszę zastosować wzór skróconego mnożenia. Czyli tak, pierwszy wyraz do kwadratu, to może już nie będziemy pisać tego zgodnie ze wzorem, tylko może od razu będziemy kasować ten pierwiastek. Czyli pierwszy wyraz do kwadratu, pierwiastek wielki się z kwadratem skróci, zostanie x plus pierwiastek z 13. Dalej we wzorze jest plus 2ab, czyli plus 2. I jeden pierwiastek przepisujemy, razy drugi pierwiastek przepisujemy. No niezbyt nam się to podoba, ale tak musimy dodać. I teraz b kwadrat, czyli znowu ten wielgachny pierwiastek, skróci się z kwadratem i będzie x minus pierwiastek z 13. Popatrzmy, co by nam się ewentualnie mogło uprościć. Tu widzimy pierwiastek z 13, a tu widzimy minus pierwiastek 13. No to nam się skasuje. Dalej, no to popatrzmy, co dalej możemy zrobić. No to tak, to przepiszmy. 2x plus 12 równa się. Tu mamy x i tu mamy x, bo to w środku, to zaraz się tym zajmiemy, to jest mnożenie, wykonamy sobie zaraz. A najpierw x i 2 i x, to jest po prostu 2x. Dodać 2 i teraz pierwiastki ze sobą można mnożyć pod warunkiem, że są takiego samego stopnia. Więc ja napiszę duży pierwiastek i pod nim zrobię x plus pierwiastek z 13 pomnożone x minus pierwiastek z 13. Popatrzę, po jednej i po drugiej stronie mam nawet 2x, które mi się skasuje. Super, nie? I zostało mi tak 12, to się równa 2. Pierwiastek i tam w środku znowu widzimy wzór skróconego mnożenia a plus b razy a minus b, czyli a kwadrat minus b kwadrat po rozwinięciu. Czyli mam x kwadrat minus pierwiastek z 13
do kwadratu. Jeszcze raz przypominam, a kwadrat minus b kwadrat. No to tak, tu mam 12, tu mam 2, a może bym obustronnie podzieliła przez 2. Czyli mam 6, to się równa pierwiastek i pod nim x kwadrat minus i pierwiastek z 13 do kwadratu, to jest oczywiście 13. Co zrobić dalej? Czy trzeba pisać dodatkowe założenia? Nie trzeba, dlatego że założenie było napisane na samym początku i tego się trzymamy. Teraz oczywiście podnosimy do kwadratu obustronnie i mam tak, 6 do kwadratu to 36, natomiast ten wielki pierwiastek z tym kwadratem mi się skróci i będę miała x kwadrat minus 13. No to teraz tą minus 13 przerzucę na tą stronę, czyli będę miała 36 plus 13 równa się x do kwadratu, czyli mamy 49, to się równa x do kwadratu. Po spierwiastkowaniu otrzymujemy x równe 7 lub x równe minus 7. I widzimy, że gdybyśmy tego założenia nie napisali, to byśmy stwierdzili, że równa nie ma dwa rozwiązania. Niestety nie, bo x równe minus 7 to jest sprzeczne. Sprzeczne z naszym założeniem. A siódemka, czy mieści się w tym przedziale? Oczywiście, siódemka się mieści, dlatego mogę powiedzieć, że moim rozwiązaniem, odpowiedzią do zadania jest właśnie x równe 7. Zadanie numer 3. Rozwiąż nierówność w zbiorze liczb dodatnich. Ja przeczytam tą nierówność. Pierwiastek i pod nim x kwadrat minus 4x plus 4 minus x kwadrat plus 2x jest mniejszy od 0. Mamy rozwiązać tą nierówność dla liczb dodatnich. Ja zapisałam to x należy do rzeczywistych dodatnich po prostu, czyli wszystkich liczb dodatnich, rzeczywistych dodatnich. Jak widzisz, myślę, że część z Was widzi, tutaj pod pierwiastkiem jest wzór skróconego mnożenia. Gdyby tego wzoru nie było, trzeba dopisać było założenie na to, żeby ta liczba stojąca pod pierwiastkiem była nieujemna, ale ze względu na to, że to jest wzór skróconego mnożenia, to najpierw tym się zajmiemy. Będzie to x minus 2 do kwadratu minus x kwadrat plus 2x jest mniejsze od 0. I teraz uwaga, pierwiastek z potęgą może się skrócić, ale trzeba zauważyć, że po skróceniu ma wyjść liczba dodatnia, a to jest tylko i wyłącznie osiągnięte dzięki temu, że x minus 2 zapiszemy w wartości bezwzględnej, bo faktycznie x minus 2 jest liczbą dodatnią. Oczywiście jeszcze muszę uwzględnić warunek większą lub równą od zera, żeby było oczywiście jasno sprecyzowane. Dobrze. Zresztą taki jest wzór, że pierwiastek z x do kwadratu to się równa wartość bezwzględna z x. Co innego, jak pierwiastek z x podnosisz do kwadratu obustronnie, tak jak robiliśmy to na przykład w zadaniu numer 2, a co innego, jak dałeś radę zwinąć, że pod pierwiastkiem jest coś do kwadratu. To są zupełnie dwie różne rzeczy, bo tutaj wartość bezwzględna musi być zapisana. No i resztę przepisuję. Minus x kwadrat plus 2x jest mniejsze od 0. My zazwyczaj rozwiązujemy nierówności czy równania normalnie w zbiorze liczb rzeczywistych. Ale skoro jest podane, że w zbiorze liczb rzeczywistych dodatnich, to będziemy brać pod uwagę tylko i wyłącznie x należące do zbioru od 0 do plus nieskończoności. I teraz uwaga, to, że się pojawiła wartość bezwzględna, spowodowało to, że muszę rozważyć dwa przypadki. Pierwszy przypadek to jest taki przypadek, że moje to wyrażenie pod wartością bezwzględną będzie dodatnie bądź równe 0, a drugi przypadek, że to wyrażenie pod wartością bezwzględną będzie ujemne, bo wtedy muszę zmienić znaki opuszczając tą wartość bezwzględną. Ja swoich uczniów zawsze uczę w ten sposób. Rysujemy sobie oś liczbową i na tej oś liczbowej będziemy chcieli narysować tą funkcję, która znajduje się, oczywiście tak schematycznie, prawda, bardzo taki rysunek poglądowy, tą funkcję, która znajduje się pod wartością bezwzględną. Jest to funkcja liniowa i ona jest to funkcja rosnąca. Jest to funkcja rosnąca x minus 2. I jakie ona ma miejsce zerowe? Bardzo ważną rzeczą jest miejsce zerowe. Otóż dwójka. To w głowie można. 2 minus 2 to 0, więc dwójka miejscem zerowym jest. I ona ma być rosnąca, więc ja ją tak rysuję. I teraz, co mi daje taki szkic wykresu, bo to nie jest oczywiście wykres, tylko szkic. Daje mi to, że ja wiem, gdzie ona osiąga wartości dodatnie, po której stronie, a po której stronie osiąga wartości ujemne. Natomiast ja w zadaniu mam jeszcze pewne ograniczenie. Czyli ja mam moje rozważania rozpocząć od x równego 0, czyli odtąd dopiero muszę rozpocząć moje rozważania, prawda? Od tego mojego x równego 0. Zatem moja oś liczbowa podzieliła się na takie dwie części. Pierwsza część jest od 0 do 2, druga jest od 2 do plus nieskończoności. I te właśnie części
robią nam przypadki. Czyli tak, pierwszy przypadek to będzie x należy od zera otwartego, bo tak mamy narzucone przez założenie zadania, do naszej dwójki otwartej. Lub będzie drugi przypadek, x należy, i teraz uwaga, od dwójki do plus nieskończoności, tylko jeżeli ja tu zrobiłam dwójkę otwartą, to muszę tu zrobić dwójkę domkniętą. Gdzie zrobisz domknięcie, nie ma znaczenia. Ja osobiście wolę robić domknięcia tam, gdzie są plusy, czyli z tej strony, gdzie są plusy, dlatego że tak z definicji wartości bezwzględnej raczej tak bardziej pasuje, ale tak naprawdę z punktu widzenia rozwiązywania równania, nierówności, kompletnie to znaczenia nie ma. Dobrze, no to teraz popatrzmy. Jeżeli ja narzucę sobie x w tym przedziale od 0 do 2, to popatrz, mam minusy. Czyli opuszczając wartość bezwzględną, zmieniam znaki. Czyli albo będę miała zmienione znaki, a w tym wypadku nie będę miała zmienionych znaków, dlatego mamy różne przypadki. No to tutaj zmieniam znaki. Minus x dodać 2. A resztę przepisuję. Minus x kwadrat dodać 2x mniejsze od zera. I to jest mój pierwszy przypadek. Mogłabym oczywiście tutaj zrobić ładnie klamerkę i w drugim przypadku rozpiszę, nie zmieniam znaków, czyli x minus 2 minus x kwadrat plus 2x mniejsze od zera i też rozwiązuję drugi przypadek. Oczywiście, że ja tego nie będę za każdym razem przepisywała, tylko tak zbudowałam Ci ładnie te dwa przypadki. Najpierw może spróbujmy robić ten pierwszy przypadek, a dopiero na samym końcu będzie odpowiedź, która będzie sumą dwóch przypadków. Dobrze, no to spróbujmy, to tylko będę przepisywała, posegreguję ładnie, minus x kwadrat, minus x dodać 2x to jest plus x, plus 2 jest mniejsze od zera. Jest do rozwiązania teraz nierówność kwadratowa, czyli rozwiązujemy tą nierówność kwadratową normalnie przy użyciu delty, czyli b kwadrat to jest 1 minus 4 razy minus 1 i razy 2. Czyli ta delta, jak widzisz, wyjdzie nam równa 9, 1 plus 8, czyli 9. Jak ja ją spierwiastkuję, to wyjdzie 3, czyli liczymy x1, to się równa minus b, czyli minus 1, minus 3 nad 2a, czyli nad minus 2, to się równa minus 4 nad minus 2 to 2 i x2 to się równa, tu się tylko w środku znak zmienia, minus 1 plus 3 nad minus 2, czyli u góry będzie 2 nad minus 2, czyli minus 1. Oczywiście to nie koniec. Może tutaj będę kontynuowała, czyli ciąg dalszy tej jedynki zrobimy. O tak. I teraz moje te miejsca zerowe wyliczone są po to potrzebne, żebym ja je teraz zaznaczyła na osi liczbowej, bo ja muszę nierówność rozwiązać kwadratową. Czyli rysuję oś liczbową, taką malutką zaznaczam, minus jedynkę, dwójkę. Ramiona są skierowane w dół, jak widzisz. No to rysuję tutaj, ramiona skierowane w dół i odczytuję mniejsze od zera, gdzie moja ta funkcja kwadratowa występująca po lewej stronie osiąga wartości mniejsze od zera. Tutaj, po tej stronie i tutaj. Czyli podaję x należy od minus nieskończoności do minus jedynki, suma od dwójki do plus nieskończoności. No tak mi wyszło w naszych tutaj obliczeniach. Z naszych obliczeń tak mi wyszło. Przedział od minus nieskończoności do minus jedynki, suma od dwójki do plus nieskończoności. Teraz do tego muszę dopisać x należy od 0 do 2. Zrobię klamerkę, bo to muszę dołożyć, prawda? To pierwsze założenie. I teraz widzę, że z tego niestety, mój drogi, tu się kończy na minus jedynce otwartej, a tu się dopiero zaczyna od zera do dwójki, a tu się dopiero do dwójki zaczyna. Niestety z tego wyjdzie, że nie ma w ogóle części wspólnej. No z jednej strony mogę się cieszyć, no bo stwierdzam, że aha, czyli do odpowiedzi w ogóle ten przypadek jest sprzeczny. Czyli tutaj wyszło mi x należy do zbioru pustego, czyli w pierwszym przypadku nie ma żadnych rozwiązań. Dobra, no to teraz drugi przypadek, podobnie, zajmę się tylko tym, minus x kwadrat, mam plus x, plus 2x, to będę miała plus 3x, minus 2, mniejsze od 0. No to znowu liczymy deltę, b kwadrat, czyli będzie u mnie 9, minus 4 razy minus 1 razy minus 2, czyli będę miała tutaj 9, minus 8 będzie, czyli 1, czyli pierwiastek z delty to jest 1, czyli x1 to się równa minus b, czyli minus 3 i minus pierwiastek z delty minus 1 nad 2a, czyli nad minus 2, czyli minus 4 nad minus 2 to jest znowu 2 i x2 to się równa minus 3 dodać 1 nad minus 2 to się równa u góry minus 2, na dole minus 2, skasuje się, skróci się i wyjdzie po prostu jedynka. I znowu piszemy tutaj ciąg dalszy naszej dwójeczki. I rysujemy. Znowu rysujemy, zaznaczamy nasze
które nam wyszły miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej występującej po lewej stronie nierówności. I znowu ramiona skierowane w dół, rysujemy. I teraz patrzymy, gdzie są mniejsze od zera, czyli minusy. Tu są minusy, tu są minusy, czyli podaję przedział. Od minus nieskończoności do jedynki, suma od dwójki do plus nieskończoności. I do tego dopiszę Tobie ten przedział, to założenie, które było w przypadku drugim. Czyli x należy od dwójki do plus nieskończoności. I teraz ostatecznie wyciągmy wnioski, co jest częścią wspólną tych dwóch przedziałów. Oczywiście częścią wspólną jest przedział od 2 do plus nieskończoności, tylko nie może być 2 domknięte. Czyli piszemy x należy od 2 otwarte do plus nieskończoności. I to już jest jako odpowiedź do mojego przypadku drugiego, ale równocześnie jest to odpowiedź do całego zadania ze względu na to, że tutaj wychodził zbiór pusty. Drugie zadanie, bo trzeba rozpatrywać przypadki, ale myślę, że cenne jako powtórkę z rozwiązywania nierówności właśnie z wartością bezwzględną. Zadanie numer 4. Wykaż, że dla wszystkich liczb rzeczywistych x oraz y prawdziwa jest nierówność. I taka jest nierówność. X kwadrat minus 2x plus 2y kwadrat plus 8y plus 9 jest większe lub równe od zera. Specjalnie nie zapisałam treści, bo chcę, żebyśmy wspólnie tutaj stworzyli założenie, teza i dowód, ze względu na to, że jest wykaż, że. Czyli tak, założenie to jest to, co jest podane w zadaniu. No niewiele mam podane. Mam podane, że x i y to są po prostu liczby rzeczywiste. Natomiast teza to jest to, co mam do udowodnienia, czyli że x kwadrat minus 2x plus 2y kwadrat plus 8y plus 9 jest większe lub równe od zera. No i dowód. Zapiszemy sobie dowód i teraz tak. Ja osobiście uwielbiam zadania dowodowe, być może dlatego, że sama jako matematyk muszę nad nimi nieraz pomyśleć. Nie są to tak oczywiste zadania, że po prostu siadam i je rozwiązuję, tylko czasem też ode mnie wymagają jakiegoś intelektualnego troszkę męczenia się. Dlatego też je lubię, bo są takie niekonwencjonalne, prawda? Tak. A tym bardziej, jak się pojawia zadanie z dowodzeniem nierówności, to ja osobiście uwielbiam dowody nie wprost. Dlatego zrobimy to zadanie dowodem nie wprost. W zadaniu numer 1 pokazałam Ci dowód wprost. Najczęściej dowód wprost polega na tym, że wychodzimy z jednej strony, dochodzimy do drugiej. Dowód nie wprost, ja go tutaj zaznaczę, nie wprost. Pamiętaj, na maturze, jeżeli chcesz robić dowodem nie wprost, ok, możesz, ale musisz napisać, że jest to dowód nie wprost. Albo zapisujemy dowód nie wprost, albo czasem taki skrót d do minus pierwszej. Czasem też tak się uznaje taki zapis. Na czym polega dowód nie wprost? Dowód nie wprost polega na tym, że musimy w dowodzie zaprzeczyć tezę. Czyli ogólnie polega na zaprzeczeniu tezy. Czyli ja zaprzeczę tezę i będę sobie to rozwiązywała i mam dojść do sprzeczności. Jeżeli dojdę do sprzeczności, to znaczy, że pokazałam, że moja wyjściowa teza jest prawidłowa. To tak jak gdzieś w logice było, nieprawda, że P. Czemu to było równoważne? Było to równoważne zdaniu P. Czyli jak zaprzeczam zaprzeczenie zdania, to otrzymuje oczywistą prawdę. W związku z tym, jeżeli ja zaprzeczę moją tezę i wyjdzie mi sprzeczność, to znaczy, że moja wyjściowa teza jest prawdziwa. I tak właśnie dowodzi się nie wprost. No więc w dowodzie nie wprost przepiszemy naszą tezę, ale oczywiście zaprzeczoną. Co to znaczy zaprzeczona teza? To znaczy, że widząc nierówność większe lub równe, zaprzeczam temu i piszę, że to jest mniejsze od zera. Jak tu jest bądź równość, to tu jej być nie może. Gdyby tu jej nie było, to tutaj musi być. Pamiętaj, zaprzeczam, całkowicie zaprzeczam, że ta teza jest zła, czyli że jak jest zła, to znaczy, że musi być to mniejsze od zera. No i teraz próbuję się na tym bawić. Po pierwsze, często w takich zadaniach na wyrażeniach algebraicznych, często jest tak, że powinniśmy zasugerować, zobaczyć jakieś wzory skróconego mnożenia. Czyli zwijać to we wzory skróconego mnożenia. Spróbujmy i tak tutaj robić. Czyli tak, tu popatrz. Fajny byłby wzór, tylko że brakuje nam jednej rzeczy. No to spróbujmy sobie to zrobić. Czyli 2x będziemy mieć na minusie i jeszcze x kwadrat. I teraz zastanówmy się, co dołożyć do tego, żeby był wzór. Oczywiście dokładamy jedynkę, nie? I wtedy, jak widzisz, to będziemy to zaraz zwijać we wzór skróconego mnożenia. Ale jeżeli ja w matematyce dołożyłam jedynkę, muszę ją zaraz odjąć, żeby te nierówności były równoważne. Dobra, no to teraz plus
To teraz popatrzmy na tą część. Otóż, tu fajnie by było, tylko też by można było pod wzór, tylko ta dwójka przed y-kiem kwadratem przeszkadza. Może byśmy sobie wyciągnęli dwójkę przed nawias, znaczy i tak, wyciągniemy dwójkę, w nawiasie nam zostanie y kwadrat i z tego też zabiorę dwójkę, czyli będzie plus 4y i za całością plus 9 jest mniejsze od zera. Czyli tak, ja z tego, co podkreśliłam tu, wyciągłam tylko dwójkę, dlatego żeby tu w środku może jakiś wzór był, nie? Ale to za chwilkę. Tu już mogę zwinąć we wzór, będzie to x minus 1 do kwadratu. I jeszcze mam za tym minus 1. Dodać 2, uwaga, i teraz z tego też chcę zrobić wzór skróconego mnożenia. Tylko jak ja chcę z tego zrobić wzór skróconego mnożenia, to ja znowu muszę zobaczyć tak, y kwadrat plus 4y i plus 4 musi być, żeby to był wzór skróconego mnożenia, czyli zaraz muszę zrobić minus 4. Plus 9 za nawiasem już jest mniejsze od zera. Pamiętaj, że nie możesz sobie tak nagle w nierówności dołożyć czwórki. Jak ją dokładasz, zaraz ją odejmujesz, bo mają, przypominam, to być nierówności równoważne. No to tak, z tym już na razie nic nie zrobię, to będę przepisywała. Dodać 2 i teraz tu zwinę we wzór, jak widzisz, to będzie się dało zwinąć we wzór. Y plus 2 do kwadratu. No i minus 4 oczywiście plus 9 mniejsze od zera. Nie chcę tego wilgachnego nawiasu, więc teraz się go pozbędę. Czyli napiszę x minus 1 do kwadratu. Odjąć 1, dodać. Teraz tu wymnożę, ale oczywiście wiesz, jak dwójkę przed nawiasem zrobię. I y plus 2 do kwadratu minus dwójkę wymnożę czwórką, czyli minus 8. Dodać 9 jest mniejsze od zera. I popatrz, co mi super powstało. Powstało mi tak, że ta minus 1, minus 8 da mi minus 9 i plus 9, czyli tak naprawdę to, to i to mi się skasuje. Czyli ja teraz mogę napisać, że x minus 1 do kwadratu dodać 2, y plus 2 do kwadratu jest mniejsze od zera. I w zasadzie to będzie już prawie koniec, tylko teraz musimy to mocno skomentować. Pamiętamy, że kwadrat jakiegoś wyrażenia jest zawsze liczbą większą lub równą od zera. Bez względu na to, co byś za x nie podstawił, to jak to nasze x minus 1 podniesiesz do kwadratu, to i tak wyjdzie liczba albo dodatnia, w najgorszym wypadku wyjdzie 0. Dlatego napisałam większa lub równa od zera. Tutaj będzie sytuacja oczywiście podobna, bo też jest kwadrat, tylko z innego wyrażenia, ale to nie ma znaczenia. Jak jest kwadrat z wyrażenia, czy kwadrat z jakiejś liczby, to jest zawsze większe lub równe od zera. Pomnożone razy 2 nic nie zmienia. Dalej to jest liczba większa lub równa od zera. Zatem, jak ja dodam dwie liczby, popatrz, bo to jest dodawanie, dodam dwie liczby, które są większe lub równe od zera, to na pewno będę miała liczbę większą lub równą od zera. A mi, popatrz, co wyszło. A mi wyszło, że ja mam mniejsze od zera. No to jak? Większe lub równe od zera? Mniejsze jest od zera? Oczywiście jest to sprzeczność. A skoro sprzeczność, to się cieszę, bo to był dowód nie wprost. Czyli moja sprzeczność powoduje, że co kończy dowód, mogę już zapisać. Czyli zaprzeczenie tezy musi się zawsze u Ciebie skończyć sprzecznością. Wtedy zrobiłeś zadanie dobrze, udowodniłeś dowodem nie wprost. Na końcu napisz tylko co kończy dowód. Koniec. Bardzo piękne są dowody nie wprost, bo szczególnie młodzież ma problem, jak dowodzi nierówności. Dlatego ja tą alternatywę tutaj przedstawiam, dowody nie wprost. Nieraz w szkołach się o tym nie mówi w ogóle, o dowodach nie wprost. Ja zwracam na nią szczególną uwagę, na tą metodę, metodę dowodzenia nie wprost, bo jest bardzo fajny, jest zapis przejrzysty, tu się nikt do tego nie może doczepić, że coś jest nielogiczne, niezapisane, że czegoś nie ma, wszystko jest ok. Jest metoda, zaprzeczona teza, przekształcane nierówności równoważnie, na końcu sprzeczność, co kończy dowód. Zadanie numer 5. Znajdź największą liczbę spełniającą nierówność. I ta nierówność wygląda tak. Jest taka duża wartość bezwzględna i pod nią taki iloraz. 3x minus 2 nad x plus 1. I to jest większe lub równe od 3. Mamy znaleźć największą liczbę spełniającą nierówność. No, żeby to zrobić, ja muszę najpierw tą nierówność rozwiązać. I tak, po pierwsze, widząc jakąkolwiek nierówność czy równanie, musisz najpierw zacząć od założenia. Zastanowić się, czy w tym zadaniu będzie założenie. Oczywiście, że będzie. Dlaczego? Bo jest mianownik. Pamiętaj, mianownik, przypominam, nie może być zerem. Nie wolno dzielić przez zero. W związku z tym x nie może być minus 1, czyli dziedziną naszego równania, czy też nierówności, w tym wypadku jest to oczywiście nierówność, są liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus 1. A
niektórzy wolą równoważny zapis, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus 1. Nie ma to kompletnie znaczenia, czy tak zapiszesz, czy tak. Dobrze, to jest na razie założenie. A teraz przejdźmy do rozwiązywania. Na pewno przypomina Ci się, jak uczyłeś się rozwiązywania nierówności z wartością bezwzględną, tak? Na pewno Ci się przypomina, że to jest prosta nierówność z wartością bezwzględną, ale w trakcie wyjdzie coś trudnego. Ale na początek, kiedy wartość bezwzględna z jakiegoś wyrażenia, z jakiejś liczby jest większa lub równa od 3? Wtedy, kiedy to, co jest pod wartością bezwzględną, i ja to przepiszę, jest większe lub równe od 3, czyli na przykład 4, 5, 1000, albo to, co pod wartością bezwzględną przepisuję, jest mniejsze lub równe od minus 3, czyli na przykład minus 4, no bo na wartość bezwzględną wyjdzie 4 i będzie ok. Na przykład minus 1000, bo na wartość bezwzględną wyjdzie 1000 i jest większe lub równe od 3, jest ok. Czyli takie dwa przypadki nam się pojawiły. Możemy to potraktować jako pierwszy przypadek, to jako drugi przypadek i dla obu przypadków jest takie samo założenie. No to rozwiązujemy. Teraz nam się pojawiła co? Teraz nam się pojawiła nierówność, owszem, ale wymierna do rozwiązania. Czyli tą trójeczkę przerzucam na tą stronę, tak samo tą minus trójeczkę przerzucam na tą stronę. Czyli będę miała 3x minus 2 nad x plus 1, odjąć, czy jest większe lub równe od 0, a tu będę miała 3x minus 2 nad x plus 1 i to jak przerzucę, będę dodać 3 miała, jest mniejsze lub równe od 0. I uwaga, no nie będę już dwóch naraz rozwiązywała, tylko tak chciałam zapisać. Najpierw tą rozwiążemy, a później tą będziemy rozwiązywać. Czyli tak, tu muszę mieć wspólny mianownik, czyli 3x minus 2 nad x plus 1 minus, tu jest tak jakby 3 nad 1. Wspólnym mianownikiem oczywiście musi być x plus 1, czyli jak tu pomnożę razy 3, to będę miała 3x plus 3 i to jest większe lub równe od 0. No i teraz wszystko daję na jedną kreskę, czyli 3x minus 2 minus 3x, pamiętam o tym, że jest minus, zmienia znaki, minus 3 nad x plus 1 jest większe lub równe od 0. Tak mi się stało, że popatrz, tutaj w liczniku mi się to skasowało i będę miała minus 2, minus 3, czyli minus 5 nad x plus 1 jest większe lub równe od 0. Jak pamiętasz rozwiązywanie nierówności wymiernych, to teraz taki iloraz ma mieć znak większe lub równe od 0. To iloraz ma zawsze taki sam znak jak iloczyn, dlatego ja teraz tą wersję ilorazu zapisuję w postaci iloczynu, tylko zrobię w ten sposób, że tu zrobię ciąg dalszy pierwszego naszego przypadku, tej jedyneczki, czyli zapiszę to w postaci iloczynu. Minus 5 w nawiasie x dodać 1 i to jest większe lub równe od 0. No to jak widzę taką minus piąteczkę, no to podzielę przez minus 5, bo to mi przecież nic nie daje. Czyli będę miała x plus 1, uwaga, mniejsze lub równe od 0, no bo przez liczbę ujemną zmienia się zwrot. I teraz mam x mniejsze lub równe od minus 1, czyli piszę przedział. X należy od minus nieskończoności do minus 1, jak potrzebujesz, narysuj sobie, żebyś lepiej widział. Czyli x należy od minus nieskończoności do minus 1, ale widzimy, że minus 1 być nie może, bo jest wyrzucona, dlatego zrobimy do minus 1 otwartej. I to wyszło mi z pierwszego naszego przypadku. No nie mogę teraz już skończyć, tylko muszę rozrobić teraz drugi przypadek. Czyli drugi przypadek rozwiązujemy analogicznie. Tu mamy 3 nad 1, czyli przepisujemy 3x minus 2 nad x plus 1, dodać. Tu też wspólnym mianownikiem będzie x plus 1, mniejsze lub równe od 0. Tu też razy 3 pomnożę, czyli będę miała 3x plus 3. Dam na jedną kreskę, tylko może od razu będę dodawała, bo tu mi się znaki w ogóle nie zmieniają, więc mogę dodawać. 3x plus 3x to jest 6x, minus 2 dodać 3 to jest plus 1 i na dole x plus 1 mniejsze lub równe od 0. Zrobię to samo, co zrobiłam tutaj, czyli teraz zapiszę iloraz, zamienię iloraz na iloczyn, ale tylko dlatego to mogę zrobić, że mają taki sam znak, czyli 6x plus 1 razy x plus 1 jest mniejsze lub równe od 0. Czyli teraz będę musiała to narysować, no bo to już jest teraz, powstała mi z tego nierówność kwadratowa. Czyli muszę mieć miejsca zerowe. To może tutaj szybko wyliczę miejsca zerowe. To do zera, a tutaj będę miała to drugie do zera. Czyli z tego x wyjdzie minus 1 szósta, a z tego x wyjdzie minus 1.
Po to zrobiłam to, bo teraz muszę, napiszę tutaj ciąg dalszy drugiego przypadku i muszę to narysować. W nierówności kwadratowej, bo są dwa tutaj miejsca zerowe, właśnie potrzebny jest rysunek. Albo wężyka może być, albo paraboli. Czyli tak, minus jedynkę zaznaczam, minus jedną szóstą, bo takie mi wyszło tu miejsca zerowe. Patrzymy, idziemy od góry. Ja akurat zrobiłam wężyk, nigdzie się nie odbijamy. Zaznaczamy plusy, plusy, minusy, może też być parabola skierowana do góry ramionami, nie ma znaczenia. I teraz ja mam odczytać mniejsze lub równe od zera, czyli widzimy, że chodzi nam o tą część. Mniejsze lub równe od zera. Czyli podajemy x należy do przedziału od minus jedynki, powinno być domkniętej, tak? Ale nie może być domknięte ze względu na dziedzinę, czyli będzie od minus jedynki, od minus jedynki do minus jednej szóstej, a to już domknięte być może, bo tu było mniejsze lub równe. A minus jedna szósta nie ma problemu, może być domknięta. Teraz, uwzględniając pierwszy przypadek i drugi, możemy tak napisać z jedynki i dwójki, wynika, prawda, możemy tak zapisać, że moje x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus jedynki, suma od minus jedynki do minus jednej szóstej i to jest z tej strony domknięty przedział. Uwzględniłam już też założenie, prawda, bo ja już pisząc te przedziały na końcu uwzględniam założenie. Część osób robi tak, że na samym końcu uwzględnia założenie. Też jest dobrze, ważne, żeby to założenie w którymś momencie uwzględnić po prostu. Dobra, ale w zadaniu mieliśmy takie pytanie. W zadaniu było takie pytanie. Znajdź największą liczbę. Czyli popatrzmy na ten przedział. Jaka jest największa liczba, która spełnia tą nierówność? Jest to po prostu, widzisz, na samym końcu x równe minus 1 szósta. Jest największą liczbą spełniającą nierówność. Oczywiście mam na myśli tą nierówność, zaznaczę może gwiazdeczką, tą nierówność gwiazdeczkę, którą była dana na samym początku. Czyli jeszcze raz, x równe minus 1 szósta jest na samym krańcu tego przedziału, jest nawias domknięty, więc to oznacza, że ta minus 1 szósta jest jak najbardziej rozwiązaniem. Jest w tym wypadku największą liczbą spełniającą nierówność podaną na początku zadania. Oczywiście na to spotkanie, jak co tydzień, przygotowuję 5 zadań, wybieram te zadania. Staram się je wybierać oczywiście starannie, aczkolwiek jeszcze raz sygnalizuję, gdyby ktoś z Was miał chęć zrobienia konkretnego zadania, bo mu nie wyszło, bo nie wie jak znaleźć, gdzie szukać, w jakich książkach, to jak najbardziej piszcie do mnie i wtedy ja to zadanie uwzględnię w kolejnym, być może nie w przyszłym tygodniu, ale może za 2 tygodnie, za 3 tygodnie, w naszym kursie przygotowującym nas do matury rozszerzonej z matematyki, czyli nasz happy czwartek, prawda? Nasz szczęśliwy czwartek do rozwiązywania zadań właśnie, które możesz spotkać na maturze rozszerzonej z matematyki. Mam nadzieję, że się spodobało i zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.